Witam Was w Adoptuj Mnie. Pokażę Wam dziś trzy maleńkie psiaki. Wszystkie trzy są w naszym schronisku w Nowodworze. Mamy tutaj opiekę weterynarza, mamy karmę, psy mają swoje budy, ale to nie jest to, na czym im naprawdę zależy. One pragną swojego człowieka, swojego domu, komuś, kto poświęci im czas i kto będzie ich kochał do końca życia. Może będziesz to właśnie Ty, a zgodnie z hasłem, które mam na koszulce, że bez psa to bez sensu, to pooglądajcie, pomyślcie, może akurat zachęcicie się do adopcji naszych piesków. Pierwszym kandydatem, bardzo nieśmiałym, którego chcę Wam zaprezentować, jest Żuczek. Żuczek troszeczkę nam się zasiedział, niestety bardzo mu to nie służy, gdyż Żuczek jest pieskiem wycofanym. Boi się ludzi, nie jest to jednak jakaś ogromna panika, bo jak widzicie pozwala się dotykać, głaskać, bardzo nie ucieka, natomiast na pewno sam nie pragnie kontaktu z ludźmi i nie garnie się do człowieka, garnie się za to do innych psów, w stadzie czuje się bezpieczny. Niestety teraz jest ze mną sam i jak widzicie najchętniej już by sobie stąd poszedł, chodź kochany, chodź, no to połóż się. Żuczek jest bardzo ładnym psem i gdyby tylko jego charakter mu na to pozwolił, pewnie dawno znalazłby już dom. Póki co, jak widzicie, stroni od ludzi, ale myślę, że jest to do wypracowania w domu. Myślę, że powinna go zaadoptować osoba ciepła, spokojna, bardzo cierpliwa. Najlepiej taka, która posiada już doświadczenie z psem. Z nim nie można niczego robić na siłę. Trzeba po prostu wykazać się cierpliwością i łagodnością i myślę, że wtedy on odwdzięczy się. Tak jak mówiłam, on świetnie czuje się w kontaktach z psami, więc myślę, że najlepszym domem byłby dla niego dom z innym psem. Dom, w którym inny pies pokazałby mu, że człowiek nie jest złem, że człowieka można kochać, że kontakt z człowiekiem to przyjemność. Więc jeśli ktoś z Was ma pieska i chciałby poświęcić się takiemu Żuczkowi i nauczyć go, jak być normalnym psem, to serdecznie zachęcam do kontaktu z nami. Żuczek nie powinien być w naszym schronisku naprawdę już wcale, więc kontaktujcie się z nami, jeśli myślicie o tym, że Żuczek mógłby być z Wami. A teraz przedstawiam Wam naszego najnowszego pieszczocha malutkiego, nazywa się Shadi. Shadi ma około 3 lat i co ja mogę więcej o nim powiedzieć? Sam wszystko pokazał. Oddaje się człowiekowi, czeka na pieszczoty, jest psem bardzo kontaktowym, malutkim, bardzo łatwo jest go wziąć na rączki. Chodź, 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 chodź. Jest psem żywiołowym, bardzo lubi długie spacery, bardzo lubi bawić się z dziećmi, z innymi psami. Chodź, no chodź. Mimo, że jest pieskiem malutkim, to jest pieskiem, który nie da sobie w kaszę napluć i w kontaktach z psami takiego swojego wzrostu i swojej postury daje sobie radę. O właśnie, ja już nie chcę tu dłużej siedzieć. Tak mówisz? No już. No to właśnie w swoim psim języku powiedział Państwu, że nie chce być więcej w schronisku. Myślę, że byłby fantastycznym przyjacielem osoby samotnej lub starszej. Odnalazłby się na pewno na kolanach i wspólnie oglądał filmy wieczorem, tak? Myślę, że niedługie spacery też by mu wystarczyło, nie potrzebuje jakichś ogromnych szaleństw i długich tras. Spacery po parku czy w ogrodzie na pewno spokojnie by mu wystarczyły. Byłby świetnym przyjacielem dla dziecka, więc jeśli ktoś z Was chciałby mieć nawet pierwszego psiaka w życiu, a ma dzieci i zastanawia się, jaki pies byłby dla niego dobry, to myślę, że właśnie nasz Shadi. Na pewno nie powinien być tutaj, powinien mieć już swój dom, więc jeśli myślicie o takim małym psiaku, to nie wahajcie się, kontaktujcie się z nami. Shadi na Was czeka. I ostatni nasz dzisiejszy piesek to Dusty. Dusty jest pieskiem młodym, jest krótko w schronisku. Dusty ma około 2 lat, jest fajnym takim szorstkowłosym sierściuchem. Co tam się stało? Co? Jest psem bardzo pozytywnym, bardzo kontaktowym. W zasadzie niczego złego nie mogę o nim powiedzieć, choćbym chciała. Chodź, chodź, a tutaj pokaż się śliczny. Tak, no. On kocha wszystkich ludzi, świetnie dogaduje się z innymi psami. Jest psem tak średnio żywiołowym. Myślę, że to pies tego typu, jeżeli będziesz chciał się z nim bawić i szaleć, to on będzie szalał z tobą. Natomiast jeżeli będziesz chciał z nim spokojnie posiedzieć i poodpoczywać, to on też będzie to robił razem z tobą. Ma świetną sierść, zobaczcie, taką czarno-siwą. Tak. Super, merda do mnie ogonkiem. Klei się do każdego człowieka. Myślę, że jak najszybciej powinien znaleźć dom, bo schronisko to nie jest miejsce dla niego, tak? O, już się tutaj zaciekawił, bo ktoś
głaska i bawi się z innym psem i on też chciałby robić to samo. Myślę, że dla niego idealnym domem byłby dom z dziećmi i taka prawdziwa rodzina, która potraktuje go jak prawdziwego członka rodziny, która będzie go kochać, będzie z nim spędzać czas, jeździć na wakacje. Myślę, że Dusty czeka właśnie na taką rodzinę, więc jeśli znacie kogoś, kto taką rodzinę właśnie ma, to powiedzcie mu, że Dusty czeka w naszym schronisku właśnie na niego. Tak, kochanie? Nie? Tak, potwierdził moje słowa. I to już wszystkie psiaki, które chciałam Wam dziś pokazać. Dużo więcej psów, a także suczek mamy w naszym schronisku. Przy okazji serdecznie zapraszam Was na nasze spacery. Zobaczcie, jak tutaj w koło jest pięknie. Myślę, że inaczej nie można lepiej zacząć soboty niż przyjeżdżając do nas. Zapraszam Was w każdą sobotę między godziną 9 a 12. Robimy dwie tury spacerów z psiakami. Najpierw spacerują psy, później suczki, czasem na odwrót. Ważne, żeby przybyło Was jak najwięcej, dlatego że możemy wtedy jak najwięcej psów wyprowadzić na spacery. A uwierzcie mi na słowo, one bardzo na to czekają. Zapraszam Was również na nasz Facebook Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze, a także na naszą stronę internetową www.schronisko-nowodwor.com.pl. Znajdziecie tam kontakt z nami, znajdziecie nasze psiaki, filmiki, opowieści. Zadawajcie nam pytania, dzwońcie, na pewno opowiemy Wam wszystko o naszych psiakach. Serdecznie zachęcam.